Polskiej trwały parę miesięcy. Wielu ludzi starało się, aby były one jak najlepsze. A jakie rzeczywiście były? O to zapytaliśmy w Olsztyniaków. Nie, ludzie się cieszyli, chodzili, dużo przyjemności, sportu i regaty, które Lorenz, no jego imię mogę napowiedzieć, Lorenz Obry wygrał w opisy miejsce, tego takie dużo zadowolenia w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Jeszcze coś? Wszystko. Śmieszna, wesoła. Pod noc były dyskoteki. Fajnie było. Jeszcze dyskoteka? Tak. Co, fajnie było w ogóle? Tak. No. Robione te imprezy. To jest bardzo piękne. Raz coś właśnie konkretnego pokazał, nie? Że umie coś zorganizować. I uważam, że powinno to być co roku. Uważam, że były bardzo ciekawie zorganizowane. Bogaty zestaw imprez. Naprawdę bardzo, bardzo. Można było oczywiście dużo skorzystać i zabawić się też. Dziękuję bardzo. Byłam w parku w pierwszy dzień. Tego święta było bardzo fajnie i przyjemnie na dyskotece. A tak pracowałam wszystkie 3 dni. Czyli ciężka praca? No nie wiem, czy taka ciężka, po prostu przyjemnie było. Dużo młodzieży, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Proszę. Wszystkim trzeba wszystkich uczestników podziwiać za to, że było bardzo czysto. Takie pytanie. Ogólne wrażenia na temat Dni Ziemi Bosztyńskiej. Dobrze, że się skończyły. Dlaczego? Jakbyś miała tyle pracy, to my też by się cieszyła, że się skończyły. Jeżeli chodzi o moje zdanie prywatne, to nie my powinniśmy powiedzieć, tylko po prostu ludzie powinni ocenić. Właśnie. A z czego my jesteśmy zadowoleni? Z tego, że Aura dopisała, że się dopisali, ludziom podobało. Że ludzie też dopisali. Że ludzie dopisali. Że było fajnie. Z czego jeszcze jesteśmy zadowoleni? Z czego? No, że się skończyło. My już mamy tego pod tą ręce urobiony. Jak widzicie, zabieramy się do następnej rzeczy. Do sztuki. Dziękuję bardzo. Było ekstra. Mi się podobało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Była to impreza udana. Dawno w sumie nie było coś takiego, bo dotychczas na przykład 1 maja to ludzie się błąkali, szukali jakichś pochodów i tak dalej. No teraz już wreszcie mogli skorzystać właśnie z tych Dni Ziemi Wolsztyńskiej. Co mi się najbardziej podobało może? Jakiś punkt programu. No na pewno były jakieś. A jaki? Niech pomyślę, który. No bardzo ciekawy był na pewno ostatni punkt programu, czyli występy artystów. No co prawda Bożeny Dykiel nie było i Marka Perepeczko, no ale był to dosyć, wydaje mi się, wesoły wieczór. Poza tym niezła była zabawa, no bo sam w niej brałem udział, no i bawili się tam właśnie ludzie od takich do takich. To było ciekawie, naprawdę. Występy podobały mi się. Tylko ta młodzież trochę za wieczoraj na tej całej imprezie tam później, nie? To trochę tak cytowała trochę dziko, moim zdaniem. A tak to było dość dla nich. Naprawdę, że nie ma co narzekać. Dziękuję bardzo. No, w parku bardzo ładne były imprezy. Ale jakiś ulubiony punkt programu, jakiś pan podobał? No właściwie to myśmy były nastawione na dziecięce programy. Te programy szkolne, przedszkolne, strażaki, to już nie oglądają coś.